Hokeiści Ciarko PBS Bank Sanok przygotowują się do sezonu. Ostatnie spotkanie z mistrzem Węgier zakończyło się remisem 1-1. By rozstrzygnąć losy spotkania, rozegrane zostały rzuty karne, a w nich lepsi okazali się gospodarze. Wygrali je 4-2. W naszej bramce, jak zwykle świetnie, spisywał się Amerykanin John Murray. The first game against Poprad, they were definitely a very good competition. They compete at a very high level. So that was definitely an eye opener for a lot of guys to realize that how good some teams are, and then the following game was a little easier, and then tonight was definitely a team that we were evenly matched with, and it was very nice to come out ahead. Ty drużyny z tych Węgier byli bardzo dobrze, jeździli na jeźdźbach, byli bardzo dobrze technicznie, takže to byli ciężkie mecze. Myslím, že už i včoraj a dzisiaj bylo vidno, že už nám trochu brakuje těch sil. Máme ještě 3 tygodnie do ligi, więc będziemy się starać jak najlepiej to robić. Musimy przygotowywać się i solidnie pracować na treningach. Wiadomo, w każdym elemencie można wszystko poprawić, więc mamy jeszcze na to czas i staramy się to do ligi dociągnąć. Wszystkie elementy trzeba poprawiać, w każdym meczu są jakieś błędy, pracujemy na tym, analizujemy każdy mecz, a następnie staramy się te błędy wyeliminować na kolejnych treningach. Drużyna przeszła kompletną przemianę, jest sporo nowych twarzy. Obok doświadczonych zawodników są też kompletni nowicjusze, którzy nigdy nie grali w lidze. Kibice są jednak dobrej myśli. Myślę, że szanse na medal raczej są. Młodzi tutaj widać się zgrywają ze starszymi, bardziej doświadczonymi zawodnikami z Czech i Słowacji. Także myślę, że może jeszcze też się uda pozyskać jakiś dwóch konkretnych zawodników. Całkiem śmiało myślę, że medale można będzie powalczyć. Mam nadzieję, że będzie lepiej, no zwłaszcza, że są nowi zawodnicy. Może to pomoże. Tak myślę. Widać, że forma rośnie. Jak na razie tutaj chłopaki dają z siebie wszystko, przynajmniej pokazują. Technicznie są nieźle wyszkoleni. Ci nowi zawodnicy, którzy do drużyny przystąpili, wydaje mi się, że są nieźle wyszkoleni technicznie. Brakuje im jeszcze zgrania, ogólnego ogrania. No i zobaczymy, co przyniosą następne mecze. Myślę, że chłopaki powalczą o medal. No, mam na to liczę. Fani sanockiego hokeja mają już swojego ulubieńca. Bramkarz Mary to naprawdę strzał w dziesiątkę. Jest bardzo dobry. Broni. Super. To zdecydowanie bramkarz najlepszy. Pokazał się na razie z dobrej strony. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. A i amerykański bramkarz, jak sam mówi, czuje się u nas świetnie. Team looks at me as a safety in the back. They are able to go out there and work hard in the offensive zone, knowing that if something happens, they're going to have me on the back end and that it's just comfortability with me. W poniedziałek pojawi się nowy napastnik z Kanady, który będzie dużym wzmocnieniem sanockiego zespołu. Trener cały czas rozgląda się za ofensywnym obrońcą. Mniej więcej wiemy, kogo potrzebujemy. Nie chciałbym na tę chwilę mówić, bo jeszcze są zawodnicy, którzy walczą o miejsce. Patrząc na dzisiejszy mecz, naprawdę bardzo fajnie to wyglądało ze strony każdego z zawodników, młodszych, starszych, średnich. Także no jeszcze się zastanowimy nad tym tematem. Nasi zawodnicy przed inauguracją sezonu rozegrają jeszcze 3 sparingi. 20 sierpnia na własnym lodzie Ciarko zmierzy się z Polonią Bytom. Sparingi zakończą spotkania wyjazdowe z HK Michalowce i Unią Oświęcim.